Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve Hamlet. No i dzisiaj początek taki trochę dosyć nietypowy. Kurczę, chyba się jeszcze nie obudziłam i zaczynam się jąkać. Ale nie. No cóż, mamy ze sobą muszki, które przez cały dzień się do mnie nie odczepią, ponieważ one lecą właśnie do światła, a ja świecę, ponieważ dostałam z pioruna, więc one się ode mnie nie odczepią. Zjadają mi też Sanity, ale o, ja mam koszmarne paliwo. Czy ja mam w lodówce coś, co bym mogła sobie powiesić? Tak. Aha, znowu to coś. Alt. Alt trzeba nacisnąć, jak wychodzi ten, że bez myszki się pojawia. Znaczy, jak się myszką nakieruje, nie można otworzyć skrzynek, czy tam lodówek, czegokolwiek. Właśnie zawsze naciskam Alt i po problemie. No i zniknął? A nie, jest, dobra. Choć, bo w sumie ja bym popolowała trochę na koszmarne paliwo z racji, że jest okazja. Bo je można dosyć dobrze sprzedać, a nawet jak nie sprzedać, to będziemy mogli sobie może zrobić maszynę. O. Tylko widzicie, to mi strasznie szybko leci w dół przez te... No jeszcze ty. Serio. O nie, tego nie chciałam. No chodź. Ciebie też muszę w takim razie destroy. O, to żeś się pojawił bliziutko. A jak ja, w ogóle jak jest to z życiem, patrzcie. Jakoś kiepsko. Aha, lampka mi się zużyła. Dobra. Przydałoby się zrobić jakieś zbroje, kask. Dobra, ja się muszę ubrać, bo ja widzę, że my tutaj kiepsko. Kiepsciutko. Aha, jeszcze zaraz mi się zepsuje spear. I właśnie mi się zepsuł. Dobra, to dopóki jeszcze mam chwileczkę, to sobie go zrobię. Locksuta nie zrobię, bo nie mam drewna. Znowu, co mi się to psuje? Aha, bo te muchy. Dobra. Mam ewentualnie... A dobra, już zrobiłam. Drewno. Nie bij ich. O, mam tego. Dobra, to ja tego założę. Zawsze lepsze to niż nic. Dawaj jakieś drewno. Wolałabym jednak... A, i tu mam jeszcze. Dobra, przyszedł wieczór, więc jeżeli jest wieczór, to teraz potrzebne mi jest jakieś źródło światła. Mianowicie nawet twoja pochodnia. Tylko ja muszę się przestać palić, wiecie? Znaczy świecić. A to nie jest takie łatwe. Przeważnie w nocy szłam do jakiejś dżungli i one się odczepiały ode mnie, ale... Teraz chyba nie za bardzo chcą się odczepić. Ja tu nic nie widzę poza tym. Moi drodzy, nie było sensu, żebyście oglądali, jak się tłuczę po prostu z tymi koszmarami, bo tylko to jedyne robiłam. No i chciałam jedno drzewo, żeby sobie nafarmić trochę, aż dwa kasztanki. Tam herbatki. I przyszłam tutaj z racji, że no chcę, żeby zabrało mi te muchy, te świecące. I zobaczyłam, że jedno drzewo, a nawet już, patrzcie, znikają. I będę mogła zrobić sobie to coś na te muchy. Bo ja się dalej świecę, przynajmniej przed chwilą się dalej świeciłam. I nie wiem, kiedy mi to świecenie zniknie. Może skorzystam jeszcze z tego, że to jest zakwitnięte. W razie czego, żebym miała co jeść. Dalej się świecisz? Czekaj, bo już chyba nie. Czyżby? Weź siekierę. No patrzcie, świecę się. Nie wiem czemu, z tym się świecę, z tym się nie świecę. Daj to nasiono. Świecę się, bo szybko biegam. Nie wiem dlaczego, bo ja się nie chcę świecić. Ale już pół sukcesu, bo mam zwykłe tubery. Cokolwiek by to nie było. Imbir czy coś tam. Nazwaliśmy to imbirem w komentarzach. Ale do tego jest jeszcze potrzebne coś. O kurde. Moje patyki. A ja je wysuszyłam. Wiesz co, to ty schowaj te rzeczy tutaj. To na razie też, bo zjedz sobie jedno. I musimy zapolować na dużą roślinę. Na dużą roślinę. Czekaj, ja zaraz to znajdę. To są małe, dobra, jest duża. One mi zaraz zjedzą Chestera.
Okej. Dam radę. Pozbędę się tych robali. O, ile to jest tych muszek do łapania świetlików. Jest, mam cię. Nie, 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 nie. Mam cię. Idziemy. Nie, nie, nie zakładaj tego. Chodź, Chesterek, mój drogi. Pozobacz, co my w tym momencie zrobimy. No nie mówcie, że więcej tego jest potrzebnych. Aha, 6 tych ja odłożyłam. No kichnij sobie. Aż ci laska wypadła z ręki. A w sumie możesz ją włożyć. Jeden zostawiamy, bo to 6 aż było potrzebnych. Teraz nie wiem, jak to działa, ale equip. No, no gon. No jak mam tego użyć? Aha. Zdechły. O. Żyję, moi drodzy. Tylko teraz kwestia tego, że... Włożymy to jednak tu. Ja się muszę przespać, żeby odzyskać sanity. Teraz nie mam co jeść. Szybko. Zjedz sobie to. Dobra. Sytuacja opanowana. Nektar sobie zjedz, bo chyba z niego też nic nie można. Co by się stało, bym to powiesiła? Tego się nie da powiesić. A to da się powiesić? Nie. A te nie. Ale ty... Wiem, że jesteś głodny. Już zaraz ci coś przygotuję. Zażeramy sobie te, bo one nie są trujące. A też ich chyba do gara nie można włożyć. Jeszcze sprawdzę na 100%, ale jak nie, to zażeramy je takie same. Pokaż, pokaż. Nie można, czyli po prostu jesz sobie je same. Pięknie. I jesteś najedzony. I wiesz co, to się... A, powieszę. Żeby się nie zepsuło, zawsze takie wysuszone trochę będzie więcej miało. No bo wiecie co? Bo przecież to się nie marnuje, dopóki tego nie będę nosiła, więc to też sobie powieszę. A te zostawię, najwyżej się zepsują. Robinku, ty będziesz trzymał moje laseczki. To teraz włożę do skrzynki. Dwie. I wiesz co? Ty się przesuniesz tu pod drzewko. I przy nim zostaniesz. Weź coś innego w rękę, bo mi się coś wydaje, że zaraz popsikam. O, i możesz trzymać też moją do gazu. I takie inne pierdółki będziesz mógł trzymać. Kamyczki, gdzie ja mam kamyczki? Mam i kamyczki, mam i dupki. Kupa, drewno, piorunochron jest, dobra. Złoto. Chyba tego złota nie mam takiego pokruszonego. No nie mam. Więc położymy je sobie tutaj. Oj, to było. To dopiero było. Wiesz co? Węgiel i tą zgniliznę też możesz potrzymać. Pieniądze. Tu gdzieś były moje pieniądze. Zobaczmy, czy w sklepie mają zębatki. Mają. Poproszę. Zadyszkę. Czekaj, bo ja bym chciała zobaczyć, co my tu możemy zrobić z tych zębatek. Z tego, co patrzyłam, to tak. Możemy zrobić sobie jakiś fan. W sensie wiatrak. Tylko nie wiem, czy to będzie działało na zewnątrz, jak my teraz jesteśmy tutaj w takim obozie. Ale możemy spróbować. Dwie sztabki, dwie... Nie, dwie sztabki. Akurat mam dwie. I dwa TT, czyli... Chyba 3-4 kamienie. Raz, dwa. Raz i dwa. O! W ten sposób to działa. No to my sobie to postawimy w takim razie gdzieś tu. Pod gardem chyba. Ewentualnie może tu. O kurczę. Dobra, postawimy tu. I
I on w ten sposób będzie mi rozwiewał chyba teraz. Ale fajne. A to tak się nie psuje? Czy nie wiem? O, ale to fajnie wygląda. No dobra, niech sobie chodzi. A faktycznie w sumie nie ma żadnego zasilania. Żadnego paliwa. Jakieś skutki boczne może będą. Może, nie wiem, przeziębi się nasza postać. Ale wiatrak chodzi. No i elegancko. Haha. Teraz powiedz mi, co my tu możemy ugotować. Przede wszystkim... Aha, bo to zupa wyjdzie. Czekaj, bo to 37 za dynię, to ja tego nie będę przygotowywała. Raz, dwa i patyk. Albo nawet chyba dwa patyki można wsadzić. Nie. Nie można. Bo ta zupa to mi da 20 życia. A zrobię ją, ale nie jest mi ona zbytnio potrzebna. Ty trzymaj nasiona, mój drogi, bo one się bardzo długo psują. A ja potrzebuję miejsca w lodówce. Dobra, ta zupa niech na razie tutaj sobie leży. Czy ja mam gdzieś te małe? Mam. No dobra. Ech, podoba mi się, podoba mi się. Ale trochę strachu było jednak. Zetnij drzewko. Zasadzimy dwa kolejne, bo teraz mamy dwie pory roku, zanim przyjdzie do nas znowu pora alergiczna. Więc możemy się na nią zaopatrzyć, sadzając sobie tutaj drzewa własne. Bo drewna nie mam, to też się przyda. Przydałoby mi się jeszcze na łepek jakiś dobry kask. I na przykład zrobimy go z dupki świńskiej, co? Football helmet. A fancy helmet? A to trzy sztabki, to by musiała iść nafarmić żelaza znowu. Może zostawmy te dupki na razie, bo one się przydadzą do budowania tych własnych sklepów. Ja bym poszła pofarmić żelazo, bo ja tego żelaza mam, no właśnie, jedną sztukę, patrzcie, ile Nightmare Fuel pozbierałam. I tego trochę tutaj można by było pozbierać. Jeszcze jakbym wzięła kilof, pozbyła się tych wrednych, ale nie mam. Wezmę to... Nie, ja wolę świetliki, bo one więcej dają. A tu ich było pełno. Było. One chyba w nocy wyjdą. Zawsze na wieczór chyba już świetliki latały, co? Chyba, że te dżunglowe są inne. Chłopie, zgubiłaś się, widzę trochę. No dobra. Pójdziemy... Jaki loft sobie zrobię? Bo tego nie można, prawda? Nic z tym robić. O! Okej. Okay. Może zdążę ją przepiec, jak wrócę, albo powiesić. No i mamy noc. Wchodzimy na teren ptaszków. Tu gdzieś widziałam... Tu już jest, kurde, posprzątane wszystko. Kamienie też pozbieram, czemu nie? Paduwa. No i już do mnie przelazły, ale teraz ja mam gaz, ja się was bardzo szybko pozbędę. Tylko, że znowu sanity mi zbijacie. Ja potrzebuję żelaza. Ile go mam? Jedną sztukę. Jedna sztuka mnie nie ratuje. To też mnie nie ratuje. O, teraz nagle mnie bijecie? Wcześniej mnie nie biły. Stwierdziłam, że no przez moje płyty się nie przebiją. Patrzcie, teraz mnie biją. Nie, będę musiała lecieć do domu po gaz. To ja wam rozwalę wszystkie domy i na tym się skończy. Dobra, mamy dzień. Znowu zaczyna się sanity. O matko, ale nie szkodzi. Ja sobie pozbieram. Będę potrzebowała ze trzy sztabki. Ciekawa jestem tego hełmu. Trzy sztabki, czyli... O kurczę, bo to z czterech sztuk dopiero jest jedna sztabka. Bodajże tam były cztery, nie? W tym smelterze. To też pozbieram, może się kiedyś na coś przyda. No, więcej jeszcze tych much. Ale jak psiknę gazem, to wszystkie padną. Haha.
A już. Dzień dobry. Spadaj, czekaj, muszę cię czymś szczepnąć. Oj. No kurde. Spadowa. No już cię dobiję chyba do... albo nie. Nie chcę mi się z tobą biegać. Czekaj, bo ja mam 7. Jeszcze mi brakuje, to jeszcze nie mogę iść. Chyba, że pójdę się pozbyć. A, to mnie leczy, ja zapomniałam. To mnie leczy. Chodź tu. Chodź tu, ja chcę wam... O, no, 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 no. Czekaj, mój drogi przyjacielu. Bo wy macie pieniądze i żarcie dla mnie. I to piórko fajne. Tunder coś tam. Haha. A bijcie mnie, i tak jedno doładowanie i będę wyleczona. Haha. No dobra. W takim razie, tylko że wy... O, matko. A to niech się spali, bardzo chętnie. Jak gdzieś jeszcze jest, to bardzo... Poczekaj. 10. Kurde, zabraknie mi... O, tu jest jeszcze jedno. Jedno mam chyba w tym. A tu jest jeszcze jedno. Czekaj. To wezmę. To... Dobra. Uciekam, bo... Już tyle tych much zebrałam. Dobra, chodźcie wszystkie. Jak was wszystkie po prostu nagle gazem potraktuję. O, tamte już nie zdążyły się doczepić? Z tego będzie można podropić sobie żelazo. No musiałaś tam wrócić. Kiedyś. Ojejku, głupie muchy. Ale ja mam na was sposób już. Już mnie nie przerażacie. Chester, dzień dobry. Ha, ha. Ha, ha. Spadaj. Spadaj. A mam 15 sanity, to może tak... Wypchaj się, co? I zjem sobie zupkę, też mi da 5 sanity i trochę życia. Oj, a ja muszę po tą rybkę powiesić, bo ona zaraz mi się zepsuje. O, pięknie. To może sobie pójść. Z tego byśmy mogli sobie zrobić... O, ale to nie teraz. Myślę, że... Bo tego nie można przygotować. Nie. To bym mogła... Nie wiem, co bym mogła z tym zrobić. Na razie niech sobie to leży tutaj. Kurczę, z moim sanity muszę przyznać, że kiepsko, bym weszła do namiotu, ale... Chyba to będzie ostatnie użycie, więc wolę nie ryzykować. Albo zjemy zębatkę. Jedna. Gdzie to jest? Druga. Bardzo szybko się to wytapia. Bardzo fajna animacja. I trzecia. Co tam jeszcze było potrzebne? 3 korki. O kurczę, czy ja korków nie mam? Koreczki. Ujoj. Ale korki to są tutaj. Przecież to są chyba te drzewa, nie? O. Ile tego korku? Czy zapomniałam. Nie wiem, skąd ja mam milion siekier. Właśnie wszystkie pokończyłam. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, 6 tego korku tam było? No pięknie. Słońce mi znowu świeci prosto w monitor. Jeszcze przy wieczorze i takim poziomie sanity kompletnie nic nie widzę. Ale okej. Fancy jest. O, mamy taki jak strażnik. Ale fajny, mam nadzieję, że będzie dobrze chronił. Super to wygląda. Haha.
No to dobra. To mi się podoba. To może tu wskoczyć i to może tu wskoczyć. Piórka wskoczą tutaj. A ja gdzieś miałam to. Aha, tutaj, okej. Okay. No i kamyczki jeszcze chciałam gdzieś. To weź tu, a kamyczki idą tu. No dobra. Patrząc tutaj jeszcze na nasze wynalazki, można sobie zrobić maszynę do lodu. To by było... A nie, to jest... A... No ale dlaczego to jest do gaszenia pożaru? A przecież nie ma pożaru w Hamlecie. No to po co ta maszyna? Bez sensu. Wiecie, na czym się teraz skupimy może? O! Tak jak mówiliście, cztery białe piórka będą potrzebne, żeby zrobić tą maszynę. Więc skupmy się na zbieraniu białych piórek i przy okazji budowaniu czegoś tam tutaj sobie z wioski. Dobra, ja wskoczę jednak, żeby troszeczkę sanity mi podskoczyło. Wskoczę, żeby sanity podskoczyło, tak. Miało to sens. Zjem ten kąsek, bo on jednak mi się zaraz zepsuje. Raz, dwa, trzy. Cztery. Zrobimy sobie taki piękny obiad. Zaczyna padać. A ja nie moknę w tym kapeluszu i w tym? No to jak nie moknę, to chciałam parasolkę wziąć do ręki, ale jak nie moknę. Tu weźmiemy nasz piękne warzywa. Bardzo dużo nasion ostatnio tutaj coś leży dookoła. Ale nie to, żebym narzekała, prawda? To... Wiesz co, to się przepiecze. A może by tak ptaka złapać? To też jest jakiś pomysł. Wiesz co, ja nie wiem, po co ja to zbieram. Raz i dwa. Ale ten obiad się długo gotuje, kurczę. Zaraz z głodu umrzemy. Masz. To też możesz trzymać. O, pięknie. Am, niam, niam. To było smaczne. Raz, dwa, trzy. A, jeszcze jeden możemy zrobić. W sumie to jeszcze możesz się najeść tym do końca, a obiad włożymy do lodówki. Dobra, moi drodzy, myślę, że wystarczająco narobiliśmy rzeczy w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. WX wychodzi na prostą, przeżył trzy pory roku, bo widzimy, że już mamy chyba z powrotem tą pierwszą, spokojną, w której możemy się wziąć za budowanie na przykład większej ilości sklepów, jakiejś drogi, takich innych pierdółek, no i przygotować się do kolejnej i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu wybierzemy się, myślę, prędzej czy później, zwiedzić te ruiny takie, to chyba te były. Nie, tu miałam do kolejnej wioski, ale gdzieś tu były te drugie. Nie, tu do kolejnej wioski, a tu te takie z jajem właśnie. Jestem ciekawa, do czego one mi doprowadzą. Także, no cóż, widzimy się w następnym. Bajo!